Pani marszałek, pani minister, Wysoki Sejmie. Rzeczywiście obiektywną prawdą jest, że polskie plaże, polskie wybrzeże jest przepiękne, a szczególnie plaże w Kołobrzegu, w Stoliu Morskim, w Dźwierzynie. Nie tylko piękne, ale wręcz nawet romantyczne, te urokliwe, niepowtarzalne zachody słońca to tylko w Kołobrzegu, w Stoliu Morskim, czy w Dźwierzynie i w innych miejscach naszego polskiego morza. Wysoki Sejmie, ochrona brzegów morskich to konstytucyjny obowiązek państwa, ochrony przyrody i środowiska morskiego. To też nakaz chwili, nie tylko dlatego, że erozja brzegów morskich i zmniejszenie plaż to bezpowrotna utrata lądu lub groźba powodzi, ale także unikatowa wartość przyrodnicza, walor krajobrazowa, także, a może nade wszystko walor turystyczny. Brzegi morskie, Dźwierzyna, Grzybowa, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Sarbinowa, w Chałupach, Mielna, Dąbek wymagają stałych nakładów. Samorządy tego nie udźwigną. Stąd też pytanie wstępne, dlaczego nie więcej środków, pani minister? Z drugiej strony, czy ministerstwo prowadzi właściwy nadzór i kontrolę wydawanych środków w obecnie realizowanych projektach? Oto na przykład projekt odbudowa i rozbudowa brzegów morskich w Kołobrzegu za 55 milionów złotych. Już w pierwszych dniach przy niewielkim sztormie zostaje wypłukanych około 100 pali drewnianych będących elementem ostróg. A ponadto, czy należy się cieszyć, czy też martwić, że pierwotny koszt tego projektu odbudowy brzegów morskich w Kołobrzegu wynosił 88 milionów, a przetarg wygrywa firma za sumę 55 milionów, czyli różnica 33 milionów złotych. Czy należy się cieszyć, czy też martwić? I jeszcze jedna kwestia króciutka, problem refulacji. W istocie te prace w ramach refulacji w istocie są niewyliczalne. Czy pani minister, czy my prawidłowo nadzorujemy i kontrolujemy te wysokie wydawane nakłady na tego rodzaju prace refulacyjne, czy nie są to czasami pieniądze topione w morzu, czy też topione w kieszeniach niektórych przedsiębiorców, czy firm, niektórych firm. Bardzo proszę o jakby zainteresowanie się tym problemem. Zresztą sam wystosowałem doniesienie, zawiadomienie do NIK-u, by sprawdziły te kwestie właśnie w programie w Kołobrzegu i też w programie refulacji brzegów morskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.